Proszę Państwa, jestem w Szczelu pod kościołem, Hoka Hej się widziało. Zrobiłem sobie się takie jajka. Tu są drobne pieniądze, proszę, znalezione. Mówię Sezonie, że znalezione pieniążki, zobaczcie. Sezona tu jest już ze mną, proszę bardzo. Bo są te. I proszę Państwa, powiedziałem, że znalazłem. Chciałem zobaczyć tą reakcję, że przyniósł, podniosłem. I znalazłem, zobaczcie, pieniądze. Mówi, że jest, proszę Państwa, żebym ją zaprosił, żeby coś zjadła, bo nic nie jadła dzisiaj. Więc ja mówię, nie wiem co zrobię, mówię, musimy oddać. Ona mówi, bo ja mówię, oddam, a 10% jest na mnie znalezionego. Ona mówi, że nie, ona by nie oddała. I słuchajcie, tutaj chodzi o człowieka, jaki jest człowiek, patrzcie. Jak można łatwo kogoś wziąć, zrobić i to. I patrzcie, i tutaj ten woreczek, przeliczyłem pieniążki, tu jest ponad 7 euro, a tutaj zobaczcie, zaraz wam pokażę, wypasowało, żeby było gdzieś wysoko, jak już samochód zamknąłem, nie będę otwierał, wypasowało, żeby je wyciągnąć, a ona, oj, bym ją zaprosił, mówi, na frytki, na mięso jakieś, żeby chciała jeść, bo nic nie jadła, jaka kłamczucha, zobaczcie, tam idzie do kosza teraz wyłożyć, portki jej aż wpaw, wrowki w dupie wchodzą, no proszę Państwa, taka jest, że wyżarta już, zobaczcie, taka jest wyżarta, tutaj jadła przed chwilą, żeby Eden młot, czyli żeby jej pomógł. I z dwóch toreb, które z Polski przywiozłem, włożyłem jej wszystko tutaj, a torba była moja oczywiście. I teraz wam pokażę, ile tu pieniążków było. I liczyłem przy niej, zobaczcie. Tyle pieniędzy. Zobaczcie. Tu jest 80 euro. Ja jej mówię, że ona mówi, że tu będzie 25, a ja mówię, że 60. Zapomniałem, ile tu było. Po prostu nie. Tu wrzucimy je teraz. Z powrotem do tego. O, jest ciężko wsypać. Moment! Mnie woła. I słuchajcie, jakim trzeba być człowiekiem? Ja mówię, że trzeba jest znaleziony, ktoś może biedny zgubił, trzeba oddać. Nie, ona by nie oddała, żeby ją na jedzenie dać. I słuchajcie, w tym plecaku miała pełno jedzenia. Zobaczcie tutaj, tu. Miała pełno jedzenia, bo była na marnicie i sobie pojadła właśnie przed chwilą. Znaczy tutaj jadła. Kłamała, że nic nie je, że jest głodna. Ja, proszę Państwa, mam pełno jedzenia w samochodzie. Byłem w Szanigani, się zapisałem, bo mi kawę dali, ciastek mi dali z 8 lusy, czy jak ona miała na imię. Potem zapisałem się, teraz jadę, bo to jest zamknięte dzisiaj. I byłem na Czerwonym Krzyżu. Najpierw kawę wypiłem, jakiś czas, zjadłem tam kaskrut chleba z masłem i z dżemem. Pojechałem na Szani, z Szani wróciłem z powrotem, wykąpałem się, jedzenie zjadłem, dali mi soli, polskie pomidory, które ona tam mi śmietany by wywaliła, że się by, znaczy się, ono się nie wywaliło wszystko, ale tam trochę pobrudziło ten mokre. No i tutaj zobaczcie, tu jeszcze są, mówi, żeby ją wziął, a ja sobie kartę muszę kupić. Drobne wczoraj, proszę bardzo, Francja, o, takie klepoki, paliwa nie starczy. Henryk nie wiem czy pojedzie, mówi, że dzisiaj kombinuje do Polski na paliwo, kazał mi kupić i proszę Państwa, on mówi, że ty nie wiesz, że on po euro kupuje, ja mówię, ja nie znam paliwa po euro, a to mówi, ty nawet nie wiesz, że można mówić za darmo nawet wziąć, mówi, ty nie wiesz jak to się robi, ja wiem, ale co ja mam mówić, proszę Państwa, byłem kierowcą, ściągałem, czyli zobaczcie, bogaci cały czas kombinują, kradną, a ja nie, ja kupuję. Jak mam, jak nie, to mam sponsorów. Zobaczcie, ślimaczka tu znalazłem na ścianie. O, zobaczcie, o, Zbyszek prawie. Położymy go tam. Także widzicie, to był sprawdzian. Sprawdźcie swoich znajomych, podłóżcie coś. Weźcie jakąś 50-tkę, przyklejcie, schowajcie się na sznurku czy portfel, zobaczycie, jacy ludzie są. I zaznaczcie, że to jest wasze. Hoka hej. I tu mam pieniądze.